Water Bottle Flip Challenge, czyli wyzwanie z butelką, to nowy trend na YouTube, który polega krótko mówiąc na tym, aby rzucić butelką wody w taki sposób, aby ta wylądowała na stojąco. I to nie tylko na spodzie, ale również do góry nogami na malutkiej zakrętce. A jeszcze lepiej, jeśli lądowanie będzie miało miejsce z dala od rzucającego. Każda taka udana próba to prawdziwy miód na oczy. Zapraszam Was na 10 niemożliwych, ale udanych rzutów butelką w wyzwaniu Water Bottle Flip Challenge. Numer 10. Na początek film, który chyba najlepiej zobrazuje Wam, na czym polega Water Bottle Challenge, czyli 5 typków, w tym jeden wyglądający jak z filmu Harold i Kumar, jeden po drugim rzucających butelkami z każdej ręki, a następnie wszyscy w tym samym czasie. Idealny przykład, że sztuki tej naprawdę można się wyuczyć, podobnie jak na przykład gry w tenisa. Numer 9. Te dwie dziewczynki, na potrzeby swojego występu w musicali, chciały wykonać najprostszy rzut butelki z lądowaniem na stole. Niestety coś nie wyszło. Ale że Water Bottle Challenge niejednokrotnie opiera się na łudzie szczęścia i ludzie zdają sobie z tego sprawę, i ta z pozoru porażka momentalnie przemieniła się w jeden z najlepszych rzutów, jakie tylko widział internet. Zobaczcie tylko ich zdziwienie. Chwilę zajęło, zanim dotarło do nich, co tak naprawdę się stało. Numer 8. A teraz coś, o czym mówiłem na początku, czyli lądowanie z dala od rzucającego. Ten chłopak postawił sobie wyzwanie wylądować butelką na 10-metrowym znaku McDonalda. Czy mu się udało? Oczywiście. Właśnie takim wygrywom jak on poświęcony jest ten odcinek. Numer 7. Tutaj podobny wyczyn, tym razem na ulicznej latarni. Swoją drogą, czyż to nie idealne miejsce, gdzie możecie schować swoje picie, aby nie dobierał się do niego żaden sęp? Bo wiecie, jak to jest, kiedy kupujecie sobie coś dobrego, chowacie to w lodówce, jednak zapominacie, że macie przecież rodzeństwo. Numer 6. Brodat z kanału Dude Perfect dokonał czegoś niesamowitego. A mianowicie butelką z wodą rzucił podczas salta w przód z jednoczesnym obrotem ciała o 180 stopni. Butelka bez większego problemu wylądowała na stole. Na tym filmie w zwolnionym tempie można zobaczyć, jakiego wyczucia i jakiej precyzji wymaga taki wyczyn. Numer 5. Pewien gracz z drużyny baseballowej i rzut butelką z wykorzystaniem zjeżdżalni dla dzieci. Niby pierdoła, ale radość jego kolegów nie do opisania. Swoją drogą cieszę się, że w końcu doczekaliśmy się YouTube'owego challenge'a, który ani nie ogłupia ludzi, ani nie szkodzi ich zdrowiu. Numer 4. A ten chłopiec dokonał naprawdę niemożliwego. Postawić butelkę na korku już samo w sobie jest trudne. A co dopiero zrobić to na innej butelce? Jak widzicie tutaj, butelka sama się zsuwa. A chłopiec używa do tego obu rąk. Dzięki temu tym bardziej nieprawdopodobny jest rzut, który nastąpił po chwili. Jak to w ogóle możliwe? Radość chłopaka i jego malutkiego braciszka po prostu nie z tej ziemi. Numer 3. A tutaj kolejny ciekawy sposób, w jaki można dołączyć do wyzwania, czyli rzut butelki, a raczej jej odbicie, z wykorzystaniem piłki do koszykówki. Ciekawe, ile prób musiał podjąć ten chłopak, zanim w końcu mu się udało. Ale czy nie warto spędzić nad tym nawet całego dnia dla prawie 4 milionów wyświetleń? Numer 2. Ten chłopiec buduje coś w rodzaju domku z kart, tylko że zamiast kart używa butelek z wodą. I nie stawia ich, ale rzuca. Czubek tego Pałacu Kultury stanowi coś, czego chyba nawet sam się nie spodziewał, że mu się uda. Butelka postawiona na zakrętce. I to nie jedna, ale aż dwie. Oj, coś czuję, że tej nocy chłopak chyba nie mógł spać. Numer 1. Ten film uzbierał już prawie 800 tysięcy wyświetleń i przedstawia chłopaka, dla którego zwykłe butelki z wodą to za mało. Po udanym lądowaniu ustawia na nich książkę i w zaledwie jednej próbie wykonuje udany rzut markerem. Pisakiem lekkim jak piórko, który nie ma praktycznie żadnego wyczuwalnego środka ciężkości. Jesteście w szoku? Bo to nie koniec. Po chwili wykonuje podobny rzut, tym razem ustawiając marker na butelce. A jeszcze później dokonuje tego samego ze zwykłym flamastrem. Co użyje następne? Igłę do szycia? Czekamy na kolejne filmy. Tymczasem wy zobaczcie moje poprzednie, jeśli jakieś przegapiliście. Między innymi 10 najgłupszych patentów na wynalazki, część druga. Tradycyjnie nowych widzów odsyłam również do moich innych kanałów, które prowadzę na YouTube. Kanału z animacjami oraz wyznaniami. Linki do nich znajdują się na ekranie, a ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, cześć.